Witam wszystkich. Dzisiaj będzie krótko. Pokażę Wam prawdziwe, autentyczne zdjęcia istot wielowymiarowych, demonicznych, jak również technologie obcych cywilizacji, małe statki UFO, orbity tak zwane, orby i małe statki UFO kosmiczne, które potrafią wykorzystać wielowymiar, by podlecieć do Was. I w tym wielowymiarze, wykorzystując tego, że nikt ich nie widzi, podłączają się pod Was. Zapraszam. Cześć. Szybki przeskok z pracy, z ciężarówki. Próbowałem zrobić film, ale tam mi nie wchodziły zdjęcia, więc pokażę Wam tutaj z domu. Pokażę Wam te zdjęcia niesamowite. To są prawdziwe zdjęcia, dowód. Super dowód, że istoty demoniczne istnieją, jak i również jakiś rodzaj inteligentnych istot, prawdopodobnie obcych cywilizacji, które wykorzystują sztuczną inteligencję lub same wykorzystując wielowymiar, też podłączają się pod ludzi. Przełączę kamerę. O, fajnie, udało się. Teraz pokażę Wam pierwsze zdjęcie. Te zdjęcie to jest akurat zdjęcie mojego syna. No, z nim jest wszystko w porządku, nie martwcie się. Po prostu to było zdjęcie zrobione w parku. Oni odeszli razem z drugim synem na odległość jakieś 50 metrów. Użyłem aparatu, zrobiłem zdjęcie i nie wiedziałem jeszcze, co na nim znajdę. I co się okazało? Zrobiłem filtrację obrazu. Jak widzicie, patrzycie i nic nie widzicie, tak? A ja już zauważyłem, może już i widać. Nie wiem, czy widzicie tutaj. Myszką Wam pokazuję. Tutaj, 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 tutaj. Nie? No. I co się dzieje? To się może przytrafić każdemu człowiekowi. Wam, czy dzieciom, czy chodzicie w parku, obojętnie gdzie. Po prostu akurat mieli pecha, że natrafili pewnie na jakąś istotę, która w tym momencie się pod nich podczepiła. I teraz zobaczcie, zrobiłem filtrację obrazu. I co się dzieje? Patrz. Tu Wam jeszcze to zaznaczyłem. Spójrzcie na to. Spójrzcie. To nie jest nic dorysowane. Zobaczcie, oczy. Jedno oko, drugie. Tak? Tutaj może palcem. Jedno oko, drugie. Tak? Spójrzcie tutaj, też jest coś, tak? Nawet chyba widać istotę. Kurczę, nawet widać. Czekajcie, może sobie przejdę. O, zobaczcie. Widzicie to? Super widać, nie? Zobaczcie tutaj. Też tu widać jakąś istotę. Tutaj. Może zrobię zbliżenie. Grono istot. Tutaj też przy głowie, widzicie? No i teraz co się dzieje? Teraz Wam jeszcze zobacz, pokażę inne zdjęcie. I teraz co się dzieje? Jest bardzo możliwa zmiana takiego dzieciaka, to znaczy jego zachowanie. Taki dzieciak może być smutny. Może mieć zmienione myśli. Oczywiście, jeśli kochacie swoje dzieci, to rozmawiacie z nimi, tak? I po prostu budujecie siłę w nich. Natomiast dzieci zostawione same sobą, a jak są atakowane przez takie istoty, no to niestety. Ale same nie wiedzą, co się z nimi dzieje, są smutne, dołowane, tak? Bo taka istota, podłączając się, wchodzi w twoje myśli. I dołuje cię automatycznie, tak? Ona znajdzie jakiś słaby punkt w tobie. Także tu nic nie jest kombinowane, to jest prawdziwe zdjęcie, dowód istnienia istot demonicznych. Słuchajcie, lecimy dalej. Pokażę Wam tutaj. To na przykład zdjęcie jest w parku, byliśmy też. Oczywiście tego nie było widać, natomiast po filtracji obrazu pokazała się orbita. Ja badałem to zdjęcie, w tej orbicie znajduje się kilka istot.
obcej cywilizacji, które sterują tym. Tu jest bliżej. No nie, tu jest filtrowany obraz, to on będzie mały. Gdzie tutaj mogę jeszcze wam pokazać? Tutaj, ale też jest mały ten obraz, dlatego że. O, widzicie? Tutaj przy nas jest też. Jak wejdziecie, zaczniecie nakładać kolory, w środku okaże się, że siedzą 3-4, jest pulpit sterowniczy, siedzą 3-4 osoby. Czasami może się zdarzyć, że może być to jakaś dusza, ale to akurat był pojazd. Pojazd UFO, nie? Miałem jeszcze z dziećmi zdjęcie też tam jakieś ten. Dalej, następny dowód. Czyli mamy tak, prawdziwe istoty jakieś tam demoniczne, tak, podczepiające się. Tu mamy rodzaj orbity jakiegoś statku. Co teraz wam pokazać? Pokażę wam na przykład jeszcze ciekawą rzecz. O, tu jest socha, też ją wyłapałem. Pokażę wam ciekawą rzecz. Śpię sobie. Tutaj pokażę wam zdjęcie. Sorry, że ten, ale zmęczony i ten. I robię sobie zdjęcie. I co się okazuje? Tutaj, w tym punkcie, teraz to zabrzmi to szalenie, no ale to wszystko naprawdę istnieje. W tym punkcie jest podczepienie zrobione przez mały statek UFO, wykorzystujący wielowymiar. Jeszcze zobaczycie, jak on wygląda, ten statek. To jest po prostu, kurwa, to jest coś niemożliwego. Patrzcie tu, nie wiem, czy to dobrze widzicie. Widzicie ten kształt? Jest to normalnie, tak jakby felga samochodowa, w środku jest śruba, są wiatraki. Normalnie to się prawdopodobnie lata w powietrzu, nie? I oni podlatują do ciebie, robią podczepy jakieś. I teraz tutaj, tu mam polepszone zdjęcie. Zobaczcie. Normalnie widać nawet konstrukcję tego obiektu. To jest to przy moich włosach, to jest takie małe i ten. Zobaczcie, potężny, tak jakby felga, w środku jest wirnik. I zobaczcie, nawet widać, jak się dobrze przyjrzecie, tu jest istota obcej cywilizacji. Jedna głowa, druga głowa. Gdzie wam to jeszcze pokażę? Tu jeszcze widać dobrze zdjęcie. Spójrzcie na to. Widzicie? Widać konstrukcję. To są moje włosy. To jest ten cały bok. To są moje włosy. A tu jest ten pojazd. Ok. Co wam jeszcze pokażę? Teraz pokażę wam podobny statek UFO, który, zobaczcie, tutaj jest socha, Justyna Socha. Zobaczcie, zrobiła sobie zdjęcie na tle policjantów. Zobaczcie, co zauważyłem. Zrobię wam przybliżenie. Widzicie to na głowie? Widzicie tutaj? Tu. Ten sam statek. Widzicie? Wirniki, wszystko. Zaraz wam pokażę lepszy ten. No takich technologiach mówimy. Zobaczcie, teraz robię. Zobaczcie, robię filtrację obrazu. Już widać lepiej ten obiekt. Pokażemy lepsze zdjęcie. Tu jest lepiej, będzie widać. Widzicie to? Tak samo. Kło, wirnik i istota w środku siedzi. Istota w środku siedzi. Musicie wiedzieć, że oni nie tylko są w skali 1:1, tak jak my. Oni wykorzystują również, tutaj widać dobrze, widzicie to? Normalnie jest przyczep zrobiony. Co oni tam robią, to nie wiem, nie mam pojęcia. Czy, słuchajcie, to mogą być też dobre, nie? Dobre cywilizacje, które po prostu pomagają w jakiś sposób, wpływają na przykład na jej myślenie, czy tam na moje. To mogą być też pozytywne. Co jeszcze? Tu wam pokażę. Dziennikarka. Zobaczcie, co się dzieje na wizji. Jak zrobicie ten. Zatrzymana klatka, widzicie? Jakby rodzaj reptyliana. Tutaj też istota siedzi, ten. Zobaczcie tutaj. Nie? Chodzi o to, że akurat ona tarota prowadzi. Bardzo często kobiety, które prowadzą tarota, jest bardzo dużo istot demonicznych koło nich, także możecie ich słuchać, ale tam podpowiedzi idą od istot demonicznych, także powodzenia. Pokażę wam jeszcze prawdziwe zdjęcie prawnika.
To jest prawnik, to film wziąłem, to jest prawdziwa rozprawa. Prawnik przyjechał na salę rozpraw, bronić tam jakiegoś, nie bronić, sorry. Chciał oskarżyć gościa za coś, co tam nie zrobił. Był bardzo wkurwiony, przepraszam, że to mówię. Wręcz agresywny. Co się okazuje, sprawdzam tego gościa. Zobaczcie. Zobaczcie, co widzicie? W nim siedzą istoty obcej cywilizacji. Tutaj bardzo dobrze widać. Jest sterowany. Widzicie to? Jest gościu, jest sterowany. Nie wiem, czy to jest klon po prostu sterowany, czy to jest jakaś technologia obrazu, ale w środku siedzą istoty, sterują tym gościem. Tak samo to może być z premierem Morawieckim. Słuchajcie, nie ma co się wkurzać na nich, bo oni też mogą być niewinni. Oni po prostu mogą być zamordowani i przejęci. I naprawdę trzeba logicznie myśleć. Pokażę wam jeszcze coś. Tu jest recydywista wkurwiony. Zobaczcie, robię filtrację obrazu. On jest wiecznie wkurzony, ten gościu. To jest autentyczne. Zobaczcie, co się dzieje. Patrz. Jest czerwona cała szyja. Tu znajduje się demoniczna istota. Widać głowę, oczy. Po prostu przejęła gościa. Zobaczcie tutaj. Głowa, ręce, tutaj jakiś sterownik. Także ta ciemna strona też jest podobno szatan. To jest gdzieś 500 000 IQ, inteligencji, także oni też potrafią tworzyć maszyny, urządzenia. Są bardzo inteligentni. No dobra, na tym bym skończył. Tam jest jeszcze więcej ciekawych rzeczy. Powiem wam tylko jeszcze o jednym tym. Zobaczcie, znacie historię Pio, nie? Co, przez jakie męki on przechodził. Wierzył w Boga, w Jezusa. To zobaczcie, tutaj udziela ślubu. Następnym razem, ale to, co tutaj się dzieje, to jest masakra. Pełno istot demonicznych. Ta kobieta, demon. Z tyłu, demon. Tutaj w głowie, przez głowę mu przychodzi, bo one potrafią, to jest tak jak jest taka cząsteczka w fizyce określana neutriną. Ona przelatuje przez całe ciało. Oni też to potrafią. Normalnie wchodzi mu w umysł istota demoniczna. Ja wam pokażę zdjęcie, teraz nie będę się tutaj tego, ale przechodzą przez niego, dręczą go, męczą, kurde. No to są niesamowite sprawy. Co wam jeszcze pokazać? Jeszcze kiedyś omówię wam te zdjęcie. To jest fałszowane zdjęcie przez obcą cywilizację. Widziało je miliony ludzi, oczywiście uwierzyło w te bzdety. Tutaj siedzi dziewczynka, to jest obca, to nie jest prawdziwa dziewczynka. To są istoty obcej cywilizacji, reptylianie. Ludzie widzieli, nie kapli się. Spójrzcie na tą rękę. Cała zielona ręka, w ogóle niewspółmiernie w skali do całego ciała, po prostu jest za długa. Spójrzcie na te palce. Miliony ludzi to widziało, nikt tego nie zauważył. To jest istota obcej cywilizacji. Ten dzieciak nie jest prawdziwy, jest po prostu, jest tylko takim symbolicznym wyświetleniem sztucznej fotografii, bo tutaj noga nie styka się z tym całym tym, to on nie istnieje. To jest też poskładane z jakichś istot. Ta dziewczynka też nie jest prawdziwa. Także patrzcie na świat innymi oczami, bo to... Tu jeszcze wam pokażę na szybko zdjęcie Hitlera. Tu akurat nie widać. Tutaj jest istota obcej cywilizacji też. Ale to kiedyś... No już nie będę się w to bawił. Dobra. To by było na tyle. Jest tu jeszcze parę zdjęć do omówienia. Ale na razie tyle, nie? Te zdjęcie jeszcze wam pokażę. Wiecie, co to jest? Widzicie faceta? Wiecie, że to się wyświetliło w moim oku? No, te obserwatorzy Boga pokazali mi te zdjęcie. Jest podobny do ojca, chociaż nie wiem, czy to do końca on, ale też mi go pokazali. Dobra, to na tyle. Znów wam coś pokażę następnym razem. Słuchajcie, tak to wygląda. Nie ma żadnych bajek. Otwierajcie swoje umysły i oczy, bo na tym polega ta cała manipulacja. To jest technologia kilku miliardów lat połączona z istotami demonicznymi, które przedostają się tutaj przez różne dimension, przez różne w kosmosie tam. Fizycy jeszcze im chyba umożliwili w Szwajcarii, nie? W tym całym... Zapomniałem, jak to się nazywało. No, także... Oni próbują przyjmować też nasze ciała, bo chcą poczuć życia. No, tak to wygląda.
nie wierz się politykom. Każdy polityk on na najwyższym stanowisku, czy to jest prezydent Stanów Zjednoczonych, Polski, obojętnie, nie ma szans, oni są przejmowani. Dlatego my musimy stworzyć całkiem inny system zarządzania nami. Całkiem inaczej, to jest XXI wiek, my musimy zacząć całkiem inaczej myśleć. Dobra, to by było na tyle. Do zobaczenia.